absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie po raz kolejny w DMC 3. Nic dalej, po prostu DMC 3. Zobaczymy, czy uda mi się tym razem na koniec nie popieprzyć tego tytułu. Okej, okay. Po raz kolejny w Mission Selectie lecimy z kolejną misją. Czy będzie cutscenka? Jest cutscenka. Bueno. Jest Lady. Naprawdę nieźle idzie. Czekam, aż Dante wejdzie i zacznie klaskać. Aha, i nic. Okej, dobra. Misja szósta. Więzy rodzinne. Przejdź próbę i wykuj nową ścieżkę. Tak by to mniej więcej brzmiało. Dobra. Styl. Znowu już tego słowa z mastera wbiliśmy na drugi level, to może będziemy go dalej próbować nabijać na trzeci. Bo tego Gunslingera spróbuję nabić. Dobra, nie, niech zostanie jaki jest, niech zostanie co jest. Dobra. Equip, to powiem. Equip. I tutaj zamiast Cerberusa weźmiemy Agniego i Rudrę, żeby ich przetestować. Szkoda, że dopiero w czwartej części pomyśleli o tym, żeby to ustawić w taki sposób, że da się mieć kilka takich Devil Armów jednocześnie, po prostu w trakcie tego sobie je zmieniać. Tak jak to jest na przykład w DMC Devil May Cry, bo tam też na przykład mamy tylko dwie demoniczne broni, dwie anielskie. Ale możemy je w trakcie gry zmieniać na bieżąco, a nie na przykład właśnie tak jak tutaj, że muszę specjalnie przy tym posągu, że muszę to zmieniać. O, Jetstream! Nice! O, i od razu level trzeci. 15 tysięcy spoczy. Tutaj zasilanie 5000. Jakiś młynek i... O, i nie mam orbów, żeby zrobić to. To jest też to wybicie, jak w przypadku Rebelliona. Okej, no myślę, że na spokojnie nazbieramy na tyle. Na spokojnie tyle nazbieramy. Żeby wykupić to, nawet do, jak nie wiem, w kolejnej misji, to po prostu, żeby... Po prostu w trakcie, jak dojdziemy do kolejnej takiego posągu. Wysłowiłem się. Dziękuję. Dobra, co mamy tutaj? Statua bogini. Nie, wzrok statuły bogini jest skupiony na drzwiach przed nią. Okej, okay, no ale tędy nie przejdę, prawda? No, gruz blokuje przejście, nie da się iść dalej. No, nie mogę też tego zniszczyć. Okej, okay, tutaj.
Cyk. Dobra, sobie właśnie, może zanim pójdę dalej, to nie tutaj, to było tutaj na środku, okej. Okay. Nie item. Devil Arms i... Agni i Rudra. Zobaczmy. To jest ogólnie combo. 5 razy atak. Atak, pauza, 2 razy atak. O! Atak, pauza, atak, pauza, atak. Coś nowego. Ariar Cross, to jest co... Aha, dobra, to jest po prostu cięcie w powietrzu. O, właśnie to, Jetstream, jak tego użyć? Przytrzymaj... A, czytaj, czyli namierz typa do przodu i Y. Okej. Okay. Level drugi. I przytrzymaj. Tutaj. Okej, okay, cały czas przytrzymaj, tylko po prostu się dodają kolejne możliwości. A to? Namierz. Do tyłu i Y. Okej. Okay. Serio? Mogę bilion ukłuć też tym wykonać? Jasny gwint. Dawaj, muszę to sprawdzić. Czekaj, cyk. No tak, ale potrzebuję przecież celu chyba. Znaczy nie, czekaj, cyk. Nie do tyłu, tu. Nie, bez celu chyba to się nie uda. Ale okej, okay. Okej, okay, proszę. Komnata trzech prób, świetnie. To od razu jak będzie stąd wychodzić, to może sobie ulepszymy też te mieczyki. Albo po pierwszej próbie, jak wystarczy orbów. Przechodzenie prób wciąż ma jakieś braki. Przejście dwóch poszerza horyzonty. Przejście wszystkich odblokowuje prawdziwy potencjał. Dobra, czekaj, bo teraz chcę wiedzieć, czy dobrze... To jest to, tak? Tak. Twoja wiedza zostanie wystawiona na próbę w komnacie naprzeciw, czyli tej po lewej. Użyj doświadczenia swojego życia od czołgającego... Aha, dobra, wiem, to jest ta zagadka. Czołga się na czterech. No, okej. Okay. No to jest zagadka, że... Co to jest? Rano chodzi na czterech nogach, w południe na dwóch, a w nocy na... w nocy na trzech. Okej, okay, cztery... Jeden... Trzy... I dwa. Dobra, no to to będzie łatwe akurat. Cztery... Dwa... I trzy. Dobra. Esencja inteligencji. Wiedza starożytnych. Zaoferuj to bogini, aby otworzyć nową ścieżkę. Dobra, i teraz... Czekaj, teraz mam iść odwrotnie, czy tak samo? Okej, okay, nie, wystarczy chyba byle co. Dobra. Druga próba w takim razie. Twoja tych... W tej komnacie zostanie wypróbowana twoja technika. Przezwycięż te przeszkody, aby zagwarantować swoją przyszłość. Tak plus minus. Okay, próba zdolności. Jak tak patrzę, to nie wiem, czy nie byłoby... Au! Nie wiem, czy nie byłoby lepiej mieć tutaj tego. Czy byłoby lepiej mieć... Xtera. Tutaj.
Jasny chuj, no. Esencja techniki. Wymasteruj techniki starożytnych. Zaoferuj to bogini, aby otworzyć tą ścieżkę. No ho, oczywiście, żeby nie było za łatwo. Okej, dobra, już chyba nie ma tych. Dobra, z tymi ogarnąłem, o właśnie, że muszę, najpierw muszę ich zmienić w kamień, czyli potem muszę ich postrzelać, a potem dopiero mogę atakować, bo poniłem błąd, atakując ich właśnie w poprzednim materiale. A nie powinienem, ponieważ kiedy się, no właśnie, kiedy się go zaatakuje w tej formie, to on cały czas się będzie rozdzielał. Już ty gnoju jeden! Widzisz tego? Zasób swoje? Dziękuję. Okej, widzę, że też się sam potrafię rozdzielić. Nie mało. Nice. No i dobra, coś tam podbiliśmy troszeczkę styl. Szkoda tylko, że takie nieznacznie, no ale trudno. Dobra. I komnata numer 3. Serce wojownika zostanie pod... dobra. W tej komnacie zostanie wstawione na próbę twoje wojownicze serce. Rozświetl wszystkie herby, aby przezwyciężyć gniew złych duchów. Tak bym to przetłumaczył. Jak tam moje orby? Czy już mnie stać na wykupienie? No tak idealnie. Idealnie, żeby też tutaj mieć to wybicie. No i bueno. To lecimy w takim razie. Próba wojownika. Okej. Się sunę i co? Pewnie dopóki nie rozpalę tych... Znaczy nie rozpalę, nie rozświetlę tych hemów, to oni są nie do... ten... nie do zabicia. Dawaj, mucz. Oj. Rozpalamy to jeszcze. Może nie czy rozpalamy, to jest dobrze powiedziane. Triggerujemy. O, to może lepiej. No i oczywiście zgas. Super, jak nie z jednej, to z drugiej, no.
O! Okej, nie wiedziałem, że mogę użyć otoczenia, żeby wykonać jakiś atak. Poszło totalnie nie po mojej myśli, no ale dobra. Ty, ale kurde, to jest super! Czekaj, to jest... co, cyk? O, niezłe, naprawdę niezłe. Okej, okay, esencja walki. Czy tam walczącego. Duch walczącego... starożytnego. Ofiaruj go bogini, aby odkryć nową ścieżkę. Dobra. Let's go then. Okej, czy ja chcę coś tu zmieniać? Jak ten styl wygląda? No, powolutku. O ja, ej, serio? Ja muszę osobno przełączać ten styl? Ja myślałem, że to od razu leci dla tego. Że od razu leci dla ten... jako drugi level. No dobra, good to know. I zobaczmy, jak to teraz wygląda. O, jak bumerang widzę. Okej. Okay. A tutaj? Ha, takie dupnięcie po prostu w linii. Spoko. I dobra, wróciliśmy tutaj. Faktycznie mamy tutaj trzy takie pola. No, nic się nie stało. Dopełnia jak drakużujemy... O! Czekaj, coś się dzieje, nie? Okej. Okay. Esencja inteligencji. Artemida. Broń z demonicznego świata, która... jest Charges Arrows, Concentrate... proszę, proszę! A to ciekawe. Okej, okay. Z chęcią to sobie wypróbuję. Zamiast shotguna sobie wstawię. Artemidę zamiast shotguna poproszę. No oczywiście teraz na nie mam co nawet patrzeć za ulepszeniami, więc... muszę się obejść smakiem, ale... O! A nie, czekaj, przecież ja muszę to jeszcze zmienić. Okej, okay, takie pojedyncze strzały, ale pewnie po prostu mogą być mocne. Ogień... Dobra, czy Rebellion? Nie. A, Gales and Flames, dobra, czyli Agni Rudra. Dziękować. Sprawiam kolejne kulki, przy okazji trochę orbów. 12 tysięcy, no myślę, że może za coś bym tam ulepszył w tej broni, w tym łuku, ale poczekamy na razie. Point a gun at me, your own kin, your dear papa. The only family I ever had was my mother, and she's dead. You break my heart. After all,
It was I who gave you your name. My darling daughter. Po oczach się spodziewałem, że ona może być jego córką, ale... oficjalne potwierdzenie. Nie wiem, pomijam go w takim razie. Podam to, że cała reszta jest niezbędna, ale... sobie tak w razie było wolę sobie zrobić. Okej, okay, next w takim razie. Kontynuujemy taka scenka. Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go. Let you go? But it would be a waste if you ended up as just a pretty stain. Here I am trying to help you, and you show your thanks by shooting me? Dwa razy to samo miejsce. Whatever. Do as you please. So he's a demon too. I'm beginning to think I've got rotten luck with women. Masakra. Okej, misja siódma. Szansa spotkania. Pojedynek demonicznych Proszę, proszę, czyżby przyszło nam zawalczyć z Virgilem? Who knows? Coś, no, to mi sugeruje ten tytuł. Czy ten, właściwie ten, nie tytuł, tylko ten opis misji. Okej, okay, guys. Nie wiem, czy wiecie, z wami na pewno nie pocięciu. Nie mam za Chiny ludowe pojęcia, co się działo z tą grą, ale literalnie crashowała się, jak tylko chciałem przejść przez fabularne miejsce. Poprawka, jak chciałem wejść do miejsca, gdzie muszę znaleźć przedmiot fabularny. Ale chyba się może naprawiło, bo wszedłem przed chwilą na misję i wszystko szło normalnie, więc... mam nadzieję, że... i tym razem będzie wszystko dobrze. Kurde, trochę zepsułem, bo mogłem sobie wziąć... inny styl. No już dobra. Działa? Jest, działa! Boże, dziękuję. Nie to. Nie wiem, czy w ogóle muszę walczyć z tymi zbrojami. O! Fragment orykalkonu. Kawałek orykalkonu, który pozwala otrzymać niesamowitą moc. Mówi się, że jest używany jako źródło energii. Proszę, i to jest rzecz, którą musiałem zdobyć. Spoko. Jakby serio, to tyle? No dobra. No to...
takim razie na górę. Aj. No i kurde, na sam dół wróciłem, no. Kurde, z tego co kojarzę, to w czwórce jest podobna akcja z takimi podskokami. Dobra, stąd przyszliśmy, a musimy iść na samiusieńką górę. Tak więc przechodzimy. Okej, okay, i tutaj... Tutaj Lady gadała z Arkhamem, który, jak się okazało, jest jej ojcem. A tu w ogóle, jak szukałem rozwiązania, czemu gra crashuje, to przy okazji dowiedziałem się, że tutaj na górze jest fragment niebieskiej kuli. No ale są podobne takie krokwie, ale tam... No kurde, jak mi się udało tak fajnie wskoczyć od razu do tego fragmentu, no. To musiałem oczywiście spaść. Na dole są takie same, nie wiem, krokwy to jest dobre określenie. No w sensie jest tak samo zbudowane, ale na dole nie ma kolejnego fragmentu kuli. Dobra, wchodzimy przez drzwi zatem. Dobra, z nimi walczyć w sumie nie muszę, więc z chęcią ich po prostu ominę. Tutaj zabieramy małą gwiazdkę wytrwałości, spoko. I tu mamy... No, poza tym, że walkę. I posąg syrenki. O! Okej, okay, to ktoś nowy. A, mamy spawnera! No seriously? Nice! Udało mi się wbić na S, na podwójne S! To jest zadowolone. Pięknie. Kurde, muszę wrócić do shotguna jednak. Aj! Ach, kurde. Dobra, to powinno być w przedmiotach. To było tutaj? Nie, to było tu. Też nie. Też nie. Tutaj, przedmioty. A to nie, to są orby, przedmioty, kluczowe przedmioty. Tutaj. Wrzask syreny. Smutny wrzask syreny uspokaja nawet najbardziej dzikie płomienie, nawet najdziksze z płomieni. Okej, okay, no to już wiemy, gdzie musimy z tym iść. Mianowicie do tych płomieni na samym dole tej wieży. Tylko pytanie... Czy jestem w stanie teraz tam wejść? Znaczy wejść, czy jestem w stanie tam wrócić? Tutaj coś mamy. Panel kontrolny windy nie ma dość mocy, aby go aktywować. No to już mam.
Okej. O. Okej. Dobra, wiecie co, pozwolę sobie to przyspieszyć. Bo prędzej czy później bym to nabył, ale zajęłoby to po prostu za dużo czasu. Tak więc dobrze. A, i to jest to przejście, dobra. Zastanawialiśmy się, po co te kraty. To już wiadomo. Dobra. Jesteśmy po której stronie? Po tej. Świetnie. No, tutaj mamy posąg bóstwa, w którym z wielką chęcią zmienię styl. Tylko właśnie na który? W sumie z broni nie korzystam aż tak dobrze, aż tak często, a Trickster może się przydać, więc weźmy jego. No, do drugiego levela przynajmniej. Potem oczywiście zmienimy sobie na Gunslingera, żeby też jego ulepszyć. Czy jak sobie coś kupić? Nie mógłbym. Jeszcze jeden fragment kuli. Dobra, kupmy całą kulę. Dobra. Wyekwipuj też shotguna zamiast... Nie zamiast Ebony Ivory. Zamiast właśnie Artemizy. Devil Army zostają bez zmian. Czy mam coś tutaj do wykupienia? Chyba nie. Nic, a tutaj... No to jest Artemiza do ulepszenia. To w sumie możemy ją ulepszyć, czemu nie. Okej. Dobra, styl zmieniony. To teraz tylko go wylevelować. Ale... Żeby to zrobić, to musimy kontynuować fabułę, a ją będziemy kontynuowali w tym miejscu. Szkarłatne płomienie, Dobra, krótko mówiąc, tańczą wokół drzwi, utrzymując wszystkich intruzów z daleka. Użyto krzyku syren, czy tam wrzasku. Wiesz, może... Nie, bo szyryk to był wrzask, to nie krzyk. Ale może też to byłby jako płacz na przykład tłumaczony? Proszę, proszę! Złota kula! I to totalnie za free! A to się mi akurat bardzo podoba. Chciałem tego uniknąć, no. No, jak znajdę tą niebieską, ten fragment kolejny, no to od razu za darmo sobie życie uzupełnię. Komnata przeklętej czaszki. Okej, to było aż nazbyt łatwe. Choć nie powiem, że do przewidzenia. Teraz. Trzeba go po prostu zniszczyć? Muszę naświetlić. Co jest? A, chyba że na to jest ograniczony czas. Dobra. Mamy kryształową czaszkę. Indiana Jones był dumny.
Dziwna rzeźba zrobiona z magicznego kryształu. Wygląda na kawałek większej całości. God bloody damn it. Drugi raz podwójna eska wbita w tym odcinku. No! Jak on mnie ten trafił? Nie, to drugi. To się mogło schować w trochę lepszy sposób. No i co, teraz cofamy się do, jak rozumiem, tego pomieszczenia, w którym byliśmy przed chwilą. Czekaj, i tędy tutaj, do windy. No do windy, cofka i wkładamy czaszkę z powrotem. Raczej nie powinno to być tylko zamknięte. No, zamknięte nie jest, ale są przeciwnicy. A, where unik bro? Z komentarza. O, potrójny S skoczyło, nice! No, przecież tego na krótką chwilę niestety. O, super, jeszcze ten! To jest zwykły przeciwnik, tego po prostu muszę młócić. Już? Padł? Padł, dobra. Ale kurde, proszę, jakoś udało mi się wyczuć uniki. Ale w sumie wciśnięcie po prostu Dixtera to jest bano tak naprawdę. W momencie, w którym jedyne co muszę zrobić, to tylko właśnie poczekać na dobry moment i tylko wcisnąć ten guzik.
oczywiste tłumaczenie. Czegoś brakuje. Wsadzamy zatem drugą taką samą szachę i otwieramy przejście. Proszę, wchodzimy tu, gdzie był wcześniej Arkham oraz gdzie był też Virgil. Okej, kryształ zniszczony, co mi jest nawet na rękę. O, tu gdzieś chyba stał Virgil, z tego co kojarzę. No i okej, mamy tutaj posąg bóstwa. Czyli pewnie za drzwiami czeka nas Virgil, a co z tym idzie, zapewne boss, którym Virgil pewnie będzie. Dobrze, w takim razie, żeby nie wykorzystywać ani złotej orby, ani tych, wykupimy ostatnią niebieską kulę, jaką mogę. No i cóż, reszta powiększania HP to już zależy tylko, czy będę znajdował fragmenty tych kul. No i co, zawalczmy z braciszkiem w takim razie. Oj, to chyba będzie na tej arenie z intra. Okej. Myślałem, że będzie od razu cała kascenka, ale chyba muszę podejść bliżej. Ale kurde, widać, że Virgil tam na nas tak po prostu czeka. No jak nic, będzie cascenka z początku. To intro całe, gdzie się nawalali mieczykami. No, Agni i Rudy na plecach, na cascence oczywiście rebelium. You sure know how to throw a party. No food, no drinks, and the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? So, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Okay. Aha, Virgil właśnie tak totalnie bez niczego zablokował Yamato te pociski. Nie powiem, wygląda to dość kozacko. O kurde! Już mu nie wciskałem! Kurde, ten cios znam z DMC Devil May Cry, co to wróciła. Dość często lubiłem z niego korzystać. Angielskiej wersji Yamato. O, super, to w tej to jest chyba jego zwykły cios, jak mi się wydaje. No, przynajmniej jeden z ciosów. Nie, ale gdzie nawet nieźle. No dobra, chociaż nie, teraz to jednak dobrze wziąłem to życie, bo w tym momencie już bym nie żył. Okej, koniec. A przeżyj pierwszą walkę, czyli pewnie to jeszcze nie koniec. To nie byłoby za łatwo trochę, nie? Okej, przyznam, zgrabnie tego, co Yamato, zgrabnie Yamato odzyskał. Co? Jak on to
to zrobił? Why do you refuse to gain power? The power of our father, Sparta. Father? I don't have a father. I just don't like you, that's all. Foolishness, Dante. Foolishness. Might controls everything. And without strength, you cannot protect anything. Let alone yourself. Okay. Yes. Now the spell Sparta cast will be broken. I see a devil inside you has awakened as well. We should leave for the moment we all stało? Need. Ej, co? Czy to był Devil Trigger? Tak to wyglądało. Okej, od razu przemiana, od razu zapisuję. Jeden i drugi. Sejwik. No i co? Kolejną misją zajmę się w następnym materiale, do którego już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy DMC Devil May Cry. Cześć!